Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3, w którym to lecimy dalej z fabułą, aby odnaleźć kolejny grzech. A który powinien być gdzieś tutaj. No, gdzieś tam. A w sumie, wait, dajcie mi chwilę, muszę sprawdzić, czy się nagrywa. Okej, na szczęście się nagrywa, bo byłoby trochę lipa teraz to powtarzać. Na szczęście teraz to nie byłoby aż tak długo, bo to dopiero początek. Ale never mind. Nagrywa się, nagrywa, więc nie mam co nawet narzekać. Lećmy dalej. Co my tu mamy? Poza tym, że jakąś dziwną jaskinię. Okej, myślałem, że będzie potrzebna esencja burzy, ale jednak nie była. Małe składowisko mar. Wow. No, głęboko. No dobra, tutaj nic. Zobaczmy, czy coś na powierzchni się kryje. Nie, ale mogę szybciej się przedostać. Przynajmniej tutaj. Jest kolejny Wulgrim. Pięknie. I jest przejście, które muszę otworzyć esencją energii. Czy on tutaj... Czy to jest... Młot czy topór? Szram. Kolejne miejsce na urlop. Coś w tym miejscu wydaje mi się znajome. Jeden z grzechów jest nieopodal. Mamy niedokończone porachunki. Gniew jest tutaj? Nie na długo. No proszę. Nowa miejscówka. Chyba wygląda to trochę jak jakiś obóz. Jak tak patrzę. To wyglądało trochę jak Lilith. Przynajmniej model był podobny. No i tutaj chwilowo nic nie ma. No proszę. Gniew jest gdzieś blisko, czyli pewnie gniew jest przed ostatnim grześkiem, którego musimy zarąbać, zanim dorwiemy się do ostatniego grzechu, jakim jest ta. Jakim jest pycha. Ale powiem wam, że z chęcią bym sobie przetestował moc gniewu. Ej, jak ja czuję wibracje, jak to się rozwala. Zajebiste to jest. Oho! Niech zgadnę. Myślę, co, pyk i... Tak, czasowe wstrzymanie będzie. Ale bardzo krótkie. I trzeba będzie uważać, w co się celuje. Znaczy wróć, nie w co, tylko... Trzeba... To po prostu będę musiał uważać i się śpieszyć, kiedy już będę chciał coś zatrzymać. Dobra, szybko. Okej, na szczęście zdążyłem przejść. Tutaj widziałem kolejny taki glut na ścianie. Skrywa on standardowe składowisko mar, czyli nic ciekawego. Kolejne skarabeusze. No ale dzięki one hit, one kill nie są one żadnym problemem. Chociaż kto wie, co tu jeszcze napotkam. No, myślałem, że to tak na copkę chociaż wróci i go rozwali, no ale by to było stylowe. Okej, dwóch trafiłem. Odłamek amoku.
Kolejny zdjęty. O, ten akurat wracającą bronią się cofnął. Piękne. Piękne to było. Dobra, potrzebuję tej esencji. Wow! Jak buchnęło płomieniem. Okej, czy to się będzie utrzymywało? Mam nadzieję, że nie. Już myślałem, nie? Okej. Kurde, nie! Spieprzyłem. Okej, przejdę. No, przejdę, dobra. Z esencją płomienia to na spokojnie. Kurde, ale żebym sobie to zepsuł. O, pięknie. No żeż... Podwójnie strollowany, autentycznie. Nie bardzo ogarniam, co mi to miało dać, no ale... Okej. Klub. Dobra, tutaj nic nie ma pod wodą. Jeszcze prosiło, żeby coś schować, no ale nie tym razem. Tutaj coś jest, ale nie wiem, czy nie jestem już... Tak, jestem definitywnie za nisko. No, furia, wyskakuj. Dobra, widzę, zmiana esencji nie była aż tak konieczna, ale... Zmieniłem tak czy siak. Widzę, nikt cię dawno nie chłostał. Kolego. To jest o tyle fajne akurat, że dzięki temu, że właśnie mam ten one hit, one kill, to mogę się skupić na eksploracji i nawet zbawieniem. Wystarczy, że rzucę i goście po prostu padają. Kolejny kawałek adamantynu, pięknie. Tam jest Wulgrim. Tutaj mamy jakieś wiertło, które mogę pewnie wstrzymać, tylko że tutaj raczej nic mi to nie da. Siema, Wulgrim. O, jest ten. Okej, tędy mogę, czy wręcz muszę chyba iść. A tutaj jest... płaszczyzna energii. W której mogę przejść w górę. O, nawet ładnie wyglądało. Zmiana esencji. W trakcie wychodzenia z tej kuli. Dobra, tu widzę, będę potrzebował tej esencji. Ale tej też. Jezus Maria, tarczownicy to jest po prostu udręka. A jakby się jakiś na bosie trafi... O, Jesus. To ten boss zajdzie długo. Znaczy długo, długo pójdzie rozwalenie typa, nie? O to chodzi. Okej, to się chyba akurat samo ustawi. Albo i nie? Nie, dobra, ustawi się tylko. Nie było jeszcze ustawione, przez co nie miałem się od czego odbić. Teraz jestem na górze. Tutaj bym się cofał, więc lecimy w tym kierunku. Okej, wyżej już się nie da. Ej, serio? Tutaj nic nie ma? Okej, demoniczny artefakt i kolejny człowiek.
miejsca. Co to jest? Portal do bezpiecznego miejsca. Tykaj i spadaj. Okej, okay, myślałem, że to fabuła, to tylko sekrecik. No to w takim razie... Gdzie mam się udać? A, okej, okay, czyli... To mi jednocześnie otworzyło przejście do sekretu. Ale fabułę też. Pytanie, czy teraz to też będę musiał zatrzymać w odpowiednim momencie, czy to już się ustawi samo. No, powiedzmy, że samo się ustawiło. A to było zajebiście głupie. Jak tu będzie więcej tych obracajek, no to trochę mi zajmie przejście tego. Fajnie, że rzuciłem w to, nie? Ale obviously gra wie lepiej. Typowe. Zaś to naładujmy. No, ustaw się. Go. Jesus. Doskoczyłem! Ło! Fuks, ale doskoczyłem. Najważniejsze, że doskoczyłem. Dobra, tu mamy jakieś dziwne... ułożenie tych ziomków. I mamy windę. Dobrze, że jest tam. Twój znajomy? Wątpię. To było pytanie retoryczne. Wiem, że nie masz znajomych. Chociaż i ty masz problem. Chyba nie mierzy we mnie, pani. Co ty nie powiesz? No dobra, ale w takim bądź razie... To raczej nie jest boss, tylko kolejny przeciwnik, który może być na dłuższą metę dość upierdliwy. No tak, ciągle zapominam, że przez to, że mam tego Fafnira odpalonego, to oni będą ginąć nawet jeśli mnie trafią. Ale lepiej trafieniom zapobiegać. Sprawdźmy, co się kryje w tym miejscu. Jest przejście. Pytanie, czy do sekretu, czy... fabularne. Ta zmiana była bezsensowna. Nie, dobra, muszę sprawdzić, czy ja mam tutaj... Mam odpalony topór, czy mam młot? Nie, mam młot! No to nie przewidziało mi się. Dlaczego mam młot, a nie topór? Kiedy ja to zmieniłem? I dlaczego? Okej, to chyba jest pośrednio fabularne, bo to jest chyba od jednej z tych obracajek. A było to w tym... energetycznej skałkowej... z tej skałce energetycznej, którą musiałem rozwalić. No idź żeż w górę. Na lewo, pyk. Dobra, ta z którą to ja skałkę teraz w sumie sobie odblokowałem? Chyba tą. Bo to tak mniej więcej w tym kierunku idzie. No i gdzie to mnie zaprowadzi? Chyba tam. Tylko tam to jest gdzie? Czy tutaj fabuła, czy poboczniaki? Chyba jednak bardziej fabuła, bo bardziej mi to... Bardziej idę do czaszki.
Dobra. Tutaj. Zablokowane. Pytanie, czy to jest skrót, czy odblokuję to za jakiś czas i będę musiał się tamtędy przedostać. No, czas pokaże. Lecimy dalej. Co się chowa w tym miejscu? Poza wrogami. Okej, jest przejście. Przejście dalej. To nie jest skrócik. Niestety bądź nie. Co? Czemu tutaj się nagle zaczęła woda napełniać? Okej, czy to jest skrót? Nie, to także nie jest skrót. Tędy muszę iść. No, a przynajmniej bliżej mi tam do grzechu. Kurde, mam drobny ten. Drobny mętlik, bo nie wiem w sumie teraz, czy powinienem tędy iść. Dobra, no ten padł sam z siebie. Dobra, ty pilnowałeś demonicznego artefaktu. Dość warf. Okej, to żem poleciał w górę. I żem się nie złapał jak kretyn. Bo oczywiście gra nie wychwyciła, że byłem w miarę na krawędzi. Gdyby nie ten krzykliwy wystrzał, byłoby to przyjemne. Kolejny głupi demon, który buduje sobie świątynię. Niech żyją zdobywcy. Koło się zamyka. Okej. Ej, ale to mnie prowadzi trochę do grzechu w tym kierunku. No ale nie, ale mówiła o demonie, więc wątpię, że już tutaj będzie walka z grzechem. Jedzie się i jedzie. Ktoś tu chyba leczy sobie kompleksy. To był żart? Bardziej pocisk mi się wydaje. Zła decyzja, pani. A nawet z góry przepraszam, głupia. Jest jakiś tron i duża arena. To być może kolejny przyszły zdobywca wysługujący się demonami. Nie być może, na pewno. Spokojnie, pani. Nie są potrzebne stal ani baty. Kolejny demon, któremu przyświecają niejasne intencje. Znasz Wulgrima? Pasowalibyście do siebie. Nie, pani. Wulgrim handluje złomem. A ja rarytasami. A, widzę, że moja reputacja robi swoje. Z tym złomem to bym się nie zgodził. Ktoś chce, żebyś nie żył. Cóż, nie ustawi się w kolejce. Wait, my go znamy? Kto to jest? Silny. Prawda, obserwatorko? Cudnie, ale władca podziemi uważa cię za... O! To jest Abraxis? Widziałaś tego zdrajcę? Gdzie? Nieważne. Ważne, że chcę, żebyś zginął. A ja chcę wiedzieć czemu. Jesteś bystrą kobietą. Wystarczy jedno oko i pół ucha, żeby to stwierdzić, więc będę z tobą szczery. To będzie siedziba bardzo, bardzo ważnego demona. Kogoś, kto raz na zawsze wygra tę wojnę. A ja będę stać... Czyżby to był czarny tron? Zdrajcy się to nie podoba. Boi się zmian. Lepszy wróg znany i tak dalej. A jeśli chodzi o tego zdrajcę, czego chce władca podziemi? Czasami wygrywają ptaki, czasem nietoperze. Równowaga, ale zdrajca chce czegoś więcej. Fałszywy władca byłby fałszywym bogiem. Wydrążyłby tę planetę, jak czyni z duszami. To jest jego nastanie. Wysłał cię do mnie, bo wie, że gdy mój władca zajmie należne mu miejsce, Abraxis znajdzie zdrajcę i wyciągnie mu przez zad wnętrzności za to, co zrobił. Zadaniem pani jest utrzymanie ładu. Władca podziemi uważa, że to on go stanowi. Jeśli dla pani ważne są czyny, powinna go zabić.
wkrótce, zanim zacznie działać. Ale jeśli zamierzasz mnie zaskoczyć, nie zwlekaj, proszę. Muszę budować imperium. Zabij Abraxisa, zgódź się zabić władcę podziemi. Podejrzewam, że nawet jak zabija Abraxisa, no to, to tak czy siak powstanie, no bo w końcu zwiedzaliśmy tę wieżę jako wojna. Ale nie no, przyjęliśmy questa, żeby gościa zabić, nie będziemy nagle zmieniać strony. Ale to się pewnie będzie wiązało z pojedynkiem, także... Teraz będzie on fair. Ale kurde, boli mnie jedna rzecz. Że Abraxis mówi głosem Mikołaja Klimka. Świętej pamięci Mikołaja Klimka. Który podkładał także głos do Yasuo. Dlaczego najlepsi odchodzą najwcześniej? Złotousty z ciebie demon, co? Bez wątpienia. Sprawię więc sobie złote trofeum. Jak chcesz. Słagerskie przyzwanie broni. Ojejciu, co się stało? Czyżbyś nie trafił? Już myślałem, że poszło tak szybko, ale nie, tylko się zbuffował. Stary, ty mi nie mów lepiej nic o niszczycielskiej sile, bo właśnie giniesz od GROMU! Zeusowego gromu. Jesteś po złej stronie historii, moja pani. Nie jestem niczyją pani. Pani, to byłby dobry moment, żeby sobie pójść. Ale ma paskudny rej. Powodzenia z waszą wieżą, demony. Módlcie się, żebym nie musiała tu wrócić. Jak się cofają! Dusza Abraxisa. Dopiero co wydarta dusza Abraxisa, jeszcze gorąca od pulsującej demonicznej energii. Można odnieść wrażenie, że dusza wciąż jest świadoma. Okej, wygląda trochę, jakbyśmy mu serce wyrwali, no ale... No, nie było animacji na to, co się z nim stało po, powiedzmy, pokonaniu go. Tak więc ciężko stwierdzić, co my właściwie zabraliśmy. Poza oczywiście ogółem tego, że wzięliśmy jego duszę. Kawałek adamantynu i demoniczny artefakt po raz kolejny, ale dość randomowo go znalazłem, nie jego się tu spodziewałem. A, czekaj, czekaj. A nie, dobra, okej, chyba zatoczyliśmy kółeczko. No to dobra. Przydałoby się sobie teraz znaleźć teraz Vulgrima i wrócić do Władcy Podziemi. Plus wypytać też jego o to, co ma do powiedzenia. Bo trochę mnie zaciekawiło to, co teraz właśnie powiedział ten. No oczywiście. W ogóle dlaczego ja jako ta kula nie mogę tego po prostu rozbić? To jest dziwne. Oczywiście, że muszę oba osobno. Dobra, jesteśmy przy lapieniu. Jesteśmy u gościa. No, chyba ja go trafiłem, bo wątpię, że sam się gościu postanowił wymeldować. I dobra, mamy tutaj... Czy gościu rzucił włócznią? Trafił swojego, ten nie trafił mnie, on trafił swojego i to go zabiło i jeszcze ten trafił potem mnie i to i odbicie obrażeń go zabiło? To było trochę dziwne. Z wyglądu oczywiście. Mam wrażenie, że to nie powinno tak działać. Adamantynowe srebro. Znalezienie tego teraz, to już jest kpina już.
I nie znalezienie tego w ogóle, tylko znalezienie tego w tym miejscu. Odłamek spustoszenia, okej. Okay. A, czekaj. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Anielski artefakt, pięknie. Dobra, tutaj jest kawałek adamantyłupi i jest Wulgrim, no jak na zawołanie. Chłopie, ty to masz wyczucie czasu. Czym może ci służyć? Nie pokaż, masz coś na stanie? Te fragmenty, dwie mary uzdrawiające. Ej, już 250 mnie one kosztują, a nie 150. Ha, czyli to pokazuje dość mocno, że jesteśmy dalej w fabule. Dobra, mam mu coś na sprzedaż. O, 12 anielskich artefaktów. 24 demoniczne. 12 mogę wykorzystać demonicznych artefaktów. Ale w sumie, jak mam teraz anielski artefakt... A to dobra. Jak już tak używamy jam... Dobra, jesteśmy w szramie na nizinach. To lecimy na szybko do kuźni stwórcy. Tak. To będzie taki trochę krótszy odcinek, no krótszy od poprzednich. Tak myślę, że fajnie by było w końcu zrobić jakiś odcinek, który nie jest na co najmniej 40 minut. Autentycznie piorun to jest chyba moja ulubiona po prostu esencja w tej grze. Dobra, Ulfein, pogadajmy. Czego potrzebujesz? Dobra, broni. No, jakbym miał jeszcze jeden, to... O, a nie, ja w sumie to mogę. Czekaj. Włócznia na poziom plus 9. Jedno z moich najlepszych dzieł. No, jakbym miał jeszcze jeden, to mógł na przykład teraz kosy pogardy na plus 7 ulepszyć. Albo zbawienie. No dobra. Ciekawe. Teraz udoskonalenia. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Może tego Fafnira? To jest nawet fajne. A finalnie i tak muszę wykorzystać 12 tych i 12 tych. Tylko to jest kolejna rzecz, gdzie potrzebuję anielskiego wybranego. Znaczy, Jezus. Gdzie potrzebuję esencji wybranego. O, umiarkowany Fafnir! Nie wyważony, tylko umiarkowany. Tu jest wyważony. Tutaj też. Czemu na przykład, czemu ten jest akurat umiarkowany, a nie wyważony? Jakiś błąd w tłumaczeniu, czy jak? Dalej nie wiem, gdzie jakichś kolejnych wybranych zlokalizować. Powodzenia, Furio. A mam wrażenie, że powinni chyba być... No, przynajmniej jeden na biom powinien chyba być, nie? Póki co znalazłem tylko jednego. I to też dość przypadkiem. Dobra, byłem na nizinach. No to lećmy do zaświatów, czy... Nie, do esencji. Komnata władcy podziemi. Pogadajmy z ziomkiem. Zobaczmy, co będzie miał... Jak... Może inaczej, jaka będzie jego wersja historii. O, to jest lepsze. I żeby pasowało, to weźmy może ogień. Witaj, jeźdźcze. Na naszym ostatnim spotkaniu. Pani, czekam! A to co, bańka jakaś? Nie wpuszczająca rady? Władco podziemi. Co się dzieje? Już! Odpowiadaj! Jesteś tu, by mnie zabić? Powinieneś wiedzieć. Przewidziałeś to. To prawda. I jeśli kiedykolwiek miałby być dobry moment, by we mnie uderzyć, to właśnie teraz, przed moim nastaniem. A zatem, co będzie dalej, jeźdźcze? Oszczędź władcę podziemi, czy zabij? No, jakby nie dał mi zbytnio powodu, żeby go zabijać. Ale to chyba powinno być później. No, ale... Dobra, oszczędźmy go.
Abraxis twierdzi, że chcesz wydrążyć ziemię. Czemu się jej usta nie ruszają? Wydrążyłeś mnie, by zdobyć konieczną moc. Demon, który mówi prawdę. A więc widziałem już wszystko. W odróżnieniu od Abraxisa. Mów! Dawno temu w zamieszkach byłem jednym z członków Rady. Ciekawe. Kłamca! Naprawdę tak trudno ci uwierzyć, że mogłem dumnie zasiadać w jej szeregach? Niegdyś jako siła równowagi głęboko wierzyłem w działanie Rady. Ale po wielu eonach postanowiono pozbawić mnie praw. Rada stała się zbyt dogmatyczna w swojej gołosłownej służbie idei zachowywania równowagi. Wkrótce jej członkowie skupili się jedynie na trzymaniu w ryzach sił piekła i nieba. Ale tym samym całkowicie zlekceważyli ludzkość. Ludzkość? Ludzie to... Bezwłose małpy, tak. Zabawki w rękach aniołów i demonów, zapomniana klasa. Ale byli przeznaczeni do wyższych celów. Ludzie od dawien dawna mieli ucieleśniać powszechną równowagę. Zostali stworzeni, by ewoluować. Schlebiasz im. Nie. Po prostu nie boję się ich tak jak reszta. Ktoś pragnie uniemożliwić ludzkości wykorzystanie całego jej potencjału. I robi to poprzez tę przedwczesną wojnę. A Rada? Pozwala na to. I nie, nie mam do... Śmierć i wojna w sumie już mają. Dawno temu zostałem usunięty z jej szeregów. Ale słyszałem szepty. I widziałem znaki. No w sumie wojna to będzie miał za jakieś 100 lat. Zdawałem się więc. Zebrane przeze mnie dusze aniołów, demonów, ludzi. Kiedy ty dusze ludzi zebrałeś? To próba zapewnienia rodzajowi ludzkiemu niepowtarzalnej możliwości pełnego rozwinięcia skrzydeł. Moja ostatnia pokuta za całe życie we współwinie. Nie rozumiem. Jestem naczyniem, a ty strażniczką. Jak powiedziałem na początku, aby osiągnąć równowagę i uratować świat zarówno od piekła, jak i od nieba, trzeba wybrać jedną ze stron. Ja już wybrałem ciebie, Furio. A więc co ty wybierasz? Wybieram. Czemu się jej usta nie ruszają? To nieopisane uczucie. Znów mieć jakiś cel. Ale w tym momencie powinien być ten wybór, czy go oszczędzić, czy zabić. Ej nie, jego berło też się zdezintegrowało. Okej, teraz co się z nim stało? Ej, to jest to! Jak z chciwością była kadstenka, to się wyświetliło, to było u jej, nad jej lewym udem było to zawieszone. Czyli dobrze sądziłem, co się zgliczowało na kadstence. Okej, bańka pękła. Tajemnicza kamienna pieczęć. Przedmiot drży, jakby miał rozpaść się pod wpływem niesamowitej siły tego, co drzemie w jego wnętrzu. Ze środka dobiegają głosy, które raz krzyczą, to znów... zdają się szeptać. Ach, i ciewnięcie mi zepsuło takie fajne przeczytanie. Zaż mi się kontrolę wyłączył na tej kascence. Zabiłaś go? To był szaleniec. Jak pozostali. Chcesz mi powiedzieć coś jeszcze, pani? Tak. Mam serdecznie dość demonów z manią wielkości.
Okej, okay, ej, ale Furia teraz skłamała. Nie powiedziała, że... Powiedziała, że to ona go zabiła, a on... Nie masz tylko powiedzieć, że trochę popełnił samobójstwo, nie? Ale czemu teraz się nie pokazuje ta pieczęć? No ludzie, powinna być w tym miejscu. Powinien być teraz tak, talizman, most, łaska, łaska jeźdźca i tutaj powinien być ten talizman, ale nie ma. Dobra, nieważne. Dobra, ja wracam na niziny. A w kolejnym odcinku lecimy dalej i szukamy dalej Grześka. I kto wie, może uda się go zlokalizować. Może. O! Ciekawe. Cóż to za burza? Oj, chyba przyjdzie się nam z tym zmierzyć. Albo bynajmniej od tego uciekać. No ale dobra. To w następnym odcinku. Ja póki co żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej przemierzać szramę. I kto wie. Może, jeśli nie znajdziemy Grześka, to przynajmniej... Przynajmniej popchniemy trochę dalej fabułę. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!